Na przestrzeni dziejów pojawiali się niezwykli ludzie, których wzrost plasował ich w gronie ludzkich gigantów. Te osoby zafascynowały świat, kwestionując granice ludzkiego wzrostu. W tym filmie przyjrzymy się życiom 15 prawdziwych ludzkich gigantów, którzy naprawdę istnieli, zagłębiając się w ich historię oraz wpływ, jaki wywarli na społeczeństwo. Przedstawimy szokujące historie, dlatego koniecznie zostaw łapkę w górę, aby zasięgi filmu nie spadły. Napisz komentarz gigant, a przypnę Ci serduszko. Oglądaj do końca, żeby poznać najbardziej szokujące ciekawostki na temat ludzkich gigantów. Małgorzata Dydek, najwyższa zawodniczka w WNBA. Małgorzata Dydek, znana jako Margo, urodziła się w 1974 roku w Warszawie w Polsce i jest uznawana za najwyższą zawodniczkę w historii Women's National Basketball Association, WNBA. Mając 2,18 metra wzrostu, Dydek zawdzięczała swój wzrost przede wszystkim genetyce, ponieważ oboje jej rodzice byli również wysocy. Ojciec miał 2,1 metra, a matka 1,91 metra. Dydek została wybrana przez Utah Stars, obecnie San Antonio Silver Stars, w drafcie WNBA w 1998 roku jako pierwsza w ogólnym zestawieniu. Odniosła udaną karierę w WNBA, grając dla takich drużyn jak Connecticut Sun i Los Angeles Sparks. Dydek była dominującą siłą w lidze, prowadząc WNBA w liczbie bloków 9-krotnie i ustanawiając rekord wszechczasów w liczbie bloków w karierze. Wpływ Małgorzaty Dydek na grę wykraczał poza jej karierę zawodniczą. Po zakończeniu kariery zawodowej została trenerką, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi zawodnikami. Tragicznie Dydek zmarła w 2011 roku w wieku 37 lat z powodu komplikacji po ataku serca. Jej dziedzictwo jako najwyższej zawodniczki WNBA i jej wkład w rozwój sportu nadal są celebrowane i pamiętane. Numer 1. Robert Wadlow. Najwyższy człowiek w historii. Robert Pershing Wadlow, urodzony w 1918 roku w Alton, Illinois, pozostaje najwyższym człowiekiem w historii. Znany jako Alton Giant lub Gentle Giant, Wadlow miał 2 metry 72 cm wzrostu w chwili śmierci w 1940 roku. Jego niezwykły wzrost był wynikiem nieprawidłowości przysadki mózgowej, która powodowała nadmierną produkcję hormonu wzrostu. Od najmłodszych lat było oczywiste, że Wadlow rośnie w niezwykłym tempie. W wieku 8 lat był już wyższy od swojego ojca, który miał 1 metr 80 cm wzrostu. Pomimo swojego rozmiaru, Wadlow był znany ze swojego łagodnego usposobienia i był lubiany przez rówieśników. Brał udział w różnych aktywnościach, takich jak skauci i kluby szkolne, oraz był członkiem lokalnego kościoła metodystycznego. W miarę jak Wadlow rósł, zyskał krajową uwagę. W 1936 roku, mając 18 lat, dołączył do cyrku Ringling Brothers, gdzie podróżował po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jako główna atrakcja. Jego sława doprowadziła do umowy sponsorskiej z International Shoe Company, która dostarczała mu buty na zamówienie, aby pomieścić jego stopy rozmiaru 37 AA. Niestety jego ogromny wzrost przyniósł również liczne problemy zdrowotne. Wadlow cierpiał na osłabienie nóg, co wymagało noszenia aparatów ortopedycznych i używania laski do chodzenia. Dodatkowo jego ogromny rozmiar wywierał znaczną presję na jego serce, które miało trudności z pompowaniem krwi przez całe jego ciało. 4 lipca 1940 roku, w wieku 22 lat, Wadlow zmarł z powodu infekcji wywołanej pęcherzem na kostce. Jego krótkie życie pozostawiło trwałe dziedzictwo, a jego niezwykły wzrost pozostaje nieporównany do dziś. Najwyższa kobieta współczesnych czasów. Xiang Jinlian, urodzona w 1964 roku w prowincji Hunan w Chinach, jest uznawana za najwyższą kobietę współczesnych czasów. Osiągnęła niesamowity wzrost, wynoszący 2,48 metra przed swoją przedwczesną śmiercią w wieku 17 lat. Jak wielu innych ludzi o wyjątkowym wzroście, wzrost Zhang wynikał z zaburzenia przysadki mózgowej, które powodowało nadmierną produkcję hormonu wzrostu.
Od młodego wieku szybki wzrost Zhang stawał się widoczny i w wieku 4 lat była już wyższa od większości dorosłych. W miarę jak rosła, Zhang zmagała się z licznymi wyzwaniami związanymi z jej wysokim wzrostem. Jej rodzina miała trudności z zaspokojeniem jej unikalnych potrzeb, takich jak odzież i obuwie dostosowane do jej rozmiarów. Dodatkowo Zhang zmagała się z problemami zdrowotnymi związanymi ze swoim wzrostem, w tym skoliozą i problemami z poruszaniem się. Pomimo trudności, jakie napotkała, Zhang była znana z życzliwości i silnego ducha. Często pomagała rodzinie w pracach domowych i rolnych, nawet gdy jej wzrost nadal się zwiększał. Przez całe swoje życie Zhang przyciągała uwagę ludzi z wioski i spoza niej, a wielu przychodziło, aby zobaczyć najwyższą kobietę współczesnych czasów. Jej wzrost zainteresował również specjalistów medycznych, którzy starali się zrozumieć przyczynę jej niezwykłego wzrostu. Niestety jej rodzina nie mogła sobie pozwolić na niezbędne leczenie medyczne, które mogłoby potencjalnie zatrzymać jej wzrost i złagodzić niektóre problemy zdrowotne. Tragicznie Zhang Jinlian zmarła w 1982 roku w wieku 17 lat z powodu komplikacji związanych z jej ogromnym wzrostem. Jej życie jest świadectwem wytrwałości i siły ludzkiego ducha, który potrafił stawić czoła wyzwaniom wynikającym z jej niezwykłego wzrostu z gracją i determinacją. Choć jej życie było krótkie, dziedzictwo Zhang Jinlian jako najwyższej kobiety współczesnych czasów nadal fascynuje i inspiruje ludzi na całym świecie. Yao Ming, gwiazda koszykówki. Yao Ming, urodzony w 1980 roku w Szanghaju, Chiny, to emerytowany profesjonalny koszykarz, który mierzy 2 m 29 cm wzrostu. Wzrost Minga wynika głównie z genetyki, ponieważ jego rodzice również byli wyjątkowo wysocy. Jego ojciec miał 2 m 1 cm, a matka 1 m 91 cm. Kariera koszykarska Yao Minga rozpoczęła się w Chinach, gdzie grał dla Shanghai Sharks w chińskiej lidze koszykówki, CBA. Jego wyjątkowe umiejętności i wzrost przyciągnęły uwagę NBA, a w 2002 roku został wybrany przez Houston Rockets jako pierwszy w drafcie. Podczas swojej 9-letniej kariery w NBA Ming stał się międzynarodową sensacją i dominującą siłą w lidze. 8-krotnie brał udział w meczu All-Star i 2-krotnie został wybrany do drugiej drużyny All-NBA, a 3-krotnie do trzeciej drużyny All-NBA. Obecność Minga w NBA przyczyniła się do popularyzacji tego sportu w Chinach i do globalizacji koszykówki. Jego wpływ wykraczał poza boisko koszykarskie. Angażował się w liczne działania filantropijne, takie jak ochrona dzikiej przyrody i pomoc w katastrofach. W 2016 roku został wprowadzony do koszykarskiej galerii sław i mieciu Naismitha, cementując swoje dziedzictwo jako jednego z najbardziej wpływowych koszykarzy w historii. 5. Andre the Giant, legenda w wrestlingu. Andre René Roussimoff, znany lepiej jako Andre the Giant, był zawodowym wrestlerem i aktorem, urodzonym w 1946 roku w Grenoble, Francja. Mierzył 2 m 24 cm i ważył około 235 kg. Kolosalna postać Andre była wynikiem gigantyzmu i akromegalii, stanów spowodowanych nadmiarem hormonu wzrostu. Kariera wrestlerska Andre rozpoczęła się na początku lat 70. i szybko zdobył sławę dzięki swojej wielkości, sile i zręczności. Jego unikalne cechy fizyczne uczyniły go imponującą postacią w ringu, a także jednym z najbardziej rozpoznawalnych i ukochanych wrestlerów w historii. W trakcie swojej kariery Andre the Giant brał udział w niezapomnianych pojedynkach i rywalizacjach, szczególnie z Hulk Hoganem. Sława Andre wykraczała poza świat wrestlingu, gdyż odniósł również sukces jako aktor, najbardziej znany z roli sympatycznego Fezika w filmie z 1987 roku Narzeczona dla księcia. Pomimo groźnego wyglądu, Andre był znany z życzliwej i delikatnej osobowości, co zjednywało mu fanów i kolegów wrestlerów. Niestety, zdrowie Andre the Giant zaczęło się pogarszać z powodu jego ogromnej wielkości i obciążenia, jakie to wywierało na jego ciało. Zmarł w 1993 roku w wieku 46 lat z powodu niewydolności serca.
Dziedzictwo Andre the Giant w świecie wrestlingu pozostaje niezrównane, a pośmiertnie został wprowadzony do WWE Hall of Fame w 1993 roku. Bernard Coyne, cichy gigant. Bernard Coyne, urodzony w 1897 roku w Anton w stanie Iowa, USA, był znany jako cichy gigant ze względu na swój ogromny wzrost i spokojne usposobienie. Mając imponujące 2,49 metra wzrostu, Coyne miał rzadkie hormonalne zaburzenie zwane unikalnym gigantyzmem dziecięcym, które powodowało nadmierny wzrost. Dorastając na farmie w Iowa, jego niezwykły wzrost utrudniał mu znalezienie odpowiednich ubrań i butów, a jego rozmiar często przyciągał uwagę ciekawskich. Pomimo wyzwań związanych z jego wzrostem, Coyne był znany ze swojej łagodności i zarezerwowanej natury, co przyniosło mu przydomek Cichy Gigant. Jego wzrost nadal zwiększał się przez całe życie, co prowadziło do licznych problemów zdrowotnych. Tragicznie, Bernard Coyne zmarł w 1921 roku w wieku 23 lat z powodu komplikacji związanych z jego ogromnym rozmiarem. Choć jego życie było krótkie, Cichy Gigant pozostaje fascynującym przykładem niezwykłego zakresu ludzkiego wzrostu i wytrwałości tych, którzy żyją z niezwykłym wzrostem. Uljana Semionowa, dominująca postać w koszykówce. Uljana Semionowa, urodzona w 1952 roku w Daugavpils na Łotwie, jest emerytowaną koszykarką, która zapisała się w historii jako jedna z najwyższych i najbardziej dominujących zawodniczek w historii tego sportu. Mając 2,16 metra wzrostu, Semionowa osiągnęła swój wzrost dzięki genetyce, bez znanych medycznych przyczyn, które by do tego się przyczyniły. Kariera koszykarska Semionowej rozpoczęła się w Związku Radzieckim, gdzie grała dla drużyny TTT Ryga od 1968 roku do 1988 roku. Podczas swojego czasu w drużynie poprowadziła ją do 15 z rzędu Mistrzostw Europy i zdobyła liczne nagrody oraz wyróżnienia za swoje wybitne osiągnięcia. Jej niesamowity wzrost i umiejętności uczyniły ją groźnym przeciwnikiem na boisku i przyczyniły się do sukcesu jej zespołu. Oprócz kariery klubowej, Semionowa była kluczową zawodniczką radzieckiej drużyny narodowej, pomagając jej zdobyć 2 złote medale olimpijskie w 1976 roku i 1980 roku oraz 3 Mistrzostwa Świata. Jej dominacja w sporcie przyniosła jej miejsce w inauguracyjnej klasie koszykarskiej galerii Sław Kobiet w 1999 roku oraz wprowadzenie do galerii Sław FIBA w 2007 roku. Sultan Kösen, żyjący gigant. Sultan Kösen, urodzony w 1982 roku w Turcji, obecnie posiada tytuł najwyższego żyjącego człowieka, mając 2,51 m wzrostu. Podobnie jak Robert Wadlow, ogromny wzrost Kösen był wynikiem guza przysadki mózgowej, który powodował nadmierną produkcję hormonu wzrostu. Dopiero w 2010 roku, kiedy Kösen przeszedł udaną operację usunięcia guza, jego wzrost wreszcie się zatrzymał. Wysokość Kösen stanowiła liczne wyzwania przez całe jego życie. Jego ogromna sylwetka utrudniała mu znalezienie odpowiednich ubrań i butów, a także znalezienie odpowiedniej pracy. Pomimo tych przeszkód, Kösen pozostał optymistyczny i zaakceptował swoją wyjątkową posturę. W 2009 roku Kösen został oficjalnie uznany przez Guinness World Records za najwyższego żyjącego człowieka. Jego nowa sława przyniosła mu możliwości podróżowania po świecie, występy w programach telewizyjnych i udział w różnych wydarzeniach. W 2013 roku ożenił się z Merv Debo, która miała 1,73 m wzrostu. Inspirująca historia Sultana Kösen i jego łagodne usposobienie sprawiły, że stał się ulubieńcem publiczności na całym świecie. Edouard Beaupré Olbrzym z Willow Bunch. Edouard Beaupré urodził się w 1881 roku w Willow Bunch, Saskatchewan, Kanada i stał się znany jako Olbrzym z Willow Bunch. Mierząc imponujące 2,52 m, Beaupré był jednym z najwyższych ludzi swoich czasów.
Jego wielki wzrost był wynikiem zaburzenia przysadki mózgowej, które powodowało nadmierną produkcję hormonu wzrostu. Od młodego wieku Beaupré wykazywał niezwykłą siłę, a w miarę dorastania jego wielkość i siła przyciągały uwagę podróżujących cyrków i karnawałów. W wieku 17 lat rozpoczął karierę jako siłacz i wrestler, prezentując swoje niezwykłe umiejętności i wzrost. Jego sława doprowadziła do występów w całej Ameryce Północnej, gdzie zabawiał publiczność swoimi unikalnymi talentami. Niestety zdrowie Beaupré zaczęło się pogarszać z powodu jego ogromnej wielkości. Cierpiał na różne dolegliwości i zmarł w 1904 roku w wieku 23 lat z powodu krwotoku płucnego. Choć jego życie było krótkie, dziedzictwo Edouarda Beaupré jako olbrzyma z Willow Bunch pozostaje, a jego pamięć jest uhonorowana przez pomnik w jego rodzinnym mieście. Sandy Allen, przyjazna olbrzymka. Sandra Elaine Allen, pieszczotliwie znana jako Sandy, urodziła się w 1955 roku w Chicago w stanie Illinois, USA. Mając imponujące 2,32 metra wzrostu, Sandy Allen była uznawana za najwyższą żyjącą kobietę przez Księgę Rekordów Guinnessa od 1976 roku aż do swojej śmierci w 2008 roku. Jak wiele osób o wyjątkowym wzroście, jej wzrost był wynikiem guza na przysadce mózgowej, który powodował nadmierną produkcję hormonu wzrostu. Przez całe dzieciństwo i młodość Sandy zmagała się ze swoim wzrostem, napotykając trudności w znalezieniu odpowiednich ubrań i butów, a także cierpiąc z powodu drwin i prześladowań ze strony rówieśników. W miarę jak wchodziła w dorosłość, zaczęła akceptować swoją wyjątkową posturę i traktować ją jako szansę, a nie przeszkodę. W połowie lat 70. Sandy skontaktowała się z Księgą Rekordów Guinnessa, aby zapytać o najwyższą kobietę na świecie. Po zweryfikowaniu jej wzrostu została oficjalnie uznana za najwyższą żyjącą kobietę, a jej życie diametralnie się zmieniło. Nowo zdobyta sława Sandy doprowadziła do licznych okazji, w tym występów telewizyjnych, wystąpień publicznych oraz roli w filmie z 1981 roku Sideshow. Sandy wykorzystała swoją platformę do promowania pozytywnego podejścia do ciała i akceptacji, wypowiadając się przeciwko prześladowaniom i zachęcając innych do akceptacji swojej wyjątkowości. Była znana ze swojego przyjaznego i ciepłego usposobienia, co przyniosło jej przydomek przyjazna olbrzymka. Sandy często odwiedzała szkoły, aby podzielić się swoją historią i zainspirować uczniów do bycia życzliwymi i akceptowania siebie nawzajem. Pomimo wielu osiągnięć, Sandy zmagała się z licznymi problemami zdrowotnymi związanymi z jej wzrostem, w tym z cukrzycą, artretyzmem i trudnościami z chodzeniem. Ostatecznie przeprowadziła się do domu opieki, gdzie nadal dzieliła się swoją historią i inspirowała innych aż do swojej śmierci w 2008 roku w wieku 53 lat. Dziedzictwo Sandy Allen jako przyjaznej olbrzymki żyje dalej dzięki jej przesłaniu akceptacji oraz niezliczonym osobom, które dotknęła swoją ciepłem, życzliwością i odwagą. Brahim Takiula, człowiek z największymi stopami. Brahim Takiula, urodzony w 1982 roku w Guelmim w Maroku, zyskał uznanie nie tylko ze względu na swój niesamowity wzrost, wynoszący 2,46 metra, ale także z powodu posiadania największych stóp na świecie. Niezwykły wzrost i rozmiar stóp Takiuli są wynikiem schorzenia zwanego akromegalią, spowodowanego nadmierną produkcją hormonu wzrostu z powodu guza na przysadce mózgowej. Stopy Takiuli mają długość 38 cm, co przyniosło mu tytuł największych stóp na świecie według Księgi Rekordów Guinnessa. Niezwykły rozmiar jego stóp sprawia, że trudno mu znaleźć odpowiednie buty. Często musi polegać na obuwiu szytym na miarę. Oprócz rekordowych stóp, Takiula jest również drugim najwyższym żyjącym człowiekiem na świecie, ustępując jedynie sultanowi Kösenowi. Pomimo wyzwań związanych z jego wzrostem i rozmiarem stóp, Takiula zachowuje pozytywne podejście do życia i wykorzystuje swoje wyjątkowe cechy, aby zwiększać świadomość na temat akromegalii i innych zaburzeń wzrostu. Don Kohler, łagodny gigant bliźniak. Don Kohler, urodzony w 1925 roku w Denton, w stanie Montana, USA,
był niezwykłą osobą, która stała się znana jako łagodny gigant bliźniak ze względu na swój ogromny wzrost i przeciętną posturę swojej siostry bliźniaczki. Mając 2,49 metra wzrostu, niezwykły wzrost Kohlera był wynikiem zaburzenia przysadki mózgowej, które powodowało nadmierną produkcję hormonu wzrostu. Dorastając w wiejskim środowisku, Don i jego siostra bliźniaczka Donna prowadzili stosunkowo normalne dzieciństwo, mimo że wzrost Donalda szybko się zwiększał. W miarę jak wchodził w dorosłość, jego wzrost nadal się zwiększał, co ostatecznie uczyniło go jednym z najwyższych ludzi na świecie. Pomimo wyzwań związanych z jego wzrostem, takich jak znalezienie odpowiednich ubrań i butów, Kohler był znany z życzliwości i łagodnego usposobienia, co przyniosło mu przydomek Łagodny Gigant Bliźniak. Przez całe życie Kohler przyciągał uwagę ludzi zarówno z bliska, jak i daleka, którzy byli zafascynowani jego ogromnym wzrostem. Wykorzystał swoją wyjątkową posturę jako okazję do zwiększania świadomości na temat zaburzeń przysadki mózgowej i wyzwań, przed którymi stają osoby o niezwykłym wzroście. Oprócz pracy w zakresie propagowania świadomości, Kohler podjął się różnych ścieżek zawodowych, w tym pracy jako sprzedawca i mechanik. Ostatecznie osiedlił się w Chicago, gdzie pracował dla firmy produkującej przemysłowe elementy złączne. W miarę starzenia się Kohler zmagał się z licznymi problemami zdrowotnymi związanymi z jego wzrostem, w tym z artretyzmem i problemami z sercem. Pomimo tych wyzwań pozostał aktywny i zaangażowany w swoją społeczność, często uczestnicząc w wydarzeniach i dzieląc się swoją historią z innymi. Don Kohler zmarł w 1981 roku w wieku 55 lat, pozostawiając po sobie dziedzictwo życzliwości, wytrwałości i determinacji. Jego życie służy jako inspiracja dla innych do akceptowania swoich wyjątkowych cech i stawiania czoła trudnościom z odwagą i współczuciem. Historia Łagodnego Giganta Bliźniaka jest świadectwem niesamowitej różnorodności ludzkiego wzrostu i siły ducha ludzkiego, aby dostosować się i pokonywać wyzwania. Vikas Upal. Najwyższy człowiek Indii Vikas Upal urodził się w 1986 roku w stanie Haryana, Indie, i był uważany za najwyższego człowieka w Indiach, mierząc około 2,52 m. Jednak dokładny wzrost Upala nigdy nie został oficjalnie udokumentowany, ponieważ nigdy nie był formalnie mierzony przez Guinness World Records. Spekuluje się, że wzrost Upala był wynikiem zaburzenia przysadki mózgowej, podobnie jak u innych osób o wyjątkowym wzroście. Pomimo nadzwyczajnego wzrostu, Upal prowadził stosunkowo normalne życie w swoim rodzinnym mieście, pracując jako robotnik rolny, a później jako handlarz tkaninami. Jego wzrost przyciągał uwagę lokalnych mediów i indyjskiej publiczności, co prowadziło do niektórych okazji do pracy w indyjskim przemyśle filmowym. Tragicznie, życie Upala zostało przerwane, gdy zmarł w 2007 roku w wieku 21 lat podczas nieudanej operacji usunięcia guza. Choć jego życie było krótkie, ogromny wzrost i łagodna natura Vikasa Upala pozostawiły trwałe wrażenie na tych, którzy go znali. Maria Feliciana dos Santos, najwyższa kobieta Brazylii. Maria Feliciana dos Santos, urodzona w 1969 roku w Pernambuco w Brazylii, była znana jako najwyższa kobieta Brazylii, osiągając imponujący wzrost 2,24 metra. Jej niezwykły wzrost był wynikiem gigantyzmu spowodowanego zaburzeniem przysadki mózgowej, które prowadziło do nadmiernej produkcji hormonu wzrostu. Dorastając w małej brazylijskiej wiosce, Maria Feliciana zmagała się z licznymi wyzwaniami związanymi z jej niezwykłym wzrostem. Miała trudności ze znalezieniem odzieży i obuwia dostosowanego do jej rozmiarów, a jej wzrost utrudniał jej znalezienie pracy. Pomimo tych przeszkód, Maria Feliciana była znana z życzliwości, wytrwałości i pozytywnego nastawienia do życia. W miarę jak jej historia się rozprzestrzeniała, Maria Feliciana zdobyła ogólnokrajową uwagę w Brazylii i została ostatecznie uznana przez Księgę Rekordów Guinnessa za najwyższą kobietę w kraju. Jej wzrost przyciągnął uwagę mediów i była prezentowana w różnych publikacjach oraz programach telewizyjnych. Maria Feliciana
wykorzystała swoją nowo zdobyte sława do zwiększenia świadomości na temat wyzwań, przed którymi stoją osoby o niezwykłym wzroście oraz do promowania pozytywnego podejścia do ciała. Jej życie nie było jednak pozbawione trudności. Jej zdrowie było nadszarpnięte przez ogromny wzrost, a ona zmagała się z licznymi problemami zdrowotnymi, w tym z problemami z poruszaniem się i przewlekłym bólem. Pomimo tych wyzwań, pozostawała optymistyczna i nadal dzieliła się swoją historią ze światem. Tragicznie, Maria Feliciana dos Santos zmarła w 2010 roku w wieku 40 lat z powodu komplikacji związanych z jej wzrostem. Jej życie jest inspiracją dla innych, aby akceptować swoją wyjątkowość i stawiać czoła przeciwnościom z odwagą i determinacją. Dziedzictwo Marii Feliciany, jako najwyższej kobiety Brazylii, żyje dalej, przypominając nam o niezwykłej różnorodności i wytrwałości ludzkiego ducha.